Emilia Sowińska, osoba, która zaszczepiła w Kwidzynie ideę Szlachetnej Paczki, to za jej sprawą zaczęliśmy pomagać na różne sposoby w Kwidzynie. Dzień dobry, Pani Emilio. Dzień dobry, witam. Pani Emilio, na początek mamy dzisiaj tak zwane otwarcie bazy rodzin Szlachetnej Paczki. Gdyby zechciała Pani wytłumaczyć, na czym polega baza rodzin Szlachetnej Paczki? Tak naprawdę ogólnopolskie otwarcie bazy rodzin jest od wczoraj i od tego dnia na stronie Szlachetnej Paczki wymienione są wszystkie rodziny, które w danym rejonie są po prostu rodzinami, którym udzielamy pomocy. W tym roku w Kwidzynie mamy 53 rodziny, które zostają objęte pomocą. I wśród tych rodzin, w momencie jak wchodzimy na stronę Szlachetnej Paczki, wybieramy sobie rejon Kwidzyn. Z rejonu Kwidzyna jest podana lista rodzin, która potrzebuje pomocy. Można wejść w daną rodzinę, kliknąć wybieram i przygotować wspólnie ze znajomymi, ze szkołą, nie wiem, z zakładem pracy, paczkę dla tej rodziny danej. No właśnie, czyli pierwsza część pracy, którą wykonywaliście od bardzo, bardzo dawna, bo to nie jest tak, że po prostu tworzy się bazę 53 rodzin, tylko te rodziny musiały przejść pewne kwalifikacje. Została wykonana, ona polegała na stworzeniu tej bazy rodzin, a kolejna część to pomoc dla tych rodzin. Teraz wasze działanie polega na tym, żeby zachęcić sponsorów, donatorów, osoby prywatne, instytucje do udzielenia tym rodzinom pomocy, tak? Dokładnie. Tak naprawdę działamy już od czerwca w Kwidzynie. Odwiedziliśmy 113 rodzin dokładnie. Z tych 113 rodzin, które odwiedziliśmy, te 53 zostały włączone, czyli tam nawet nie jest połowa, tak? I w momencie, kiedy już osiągnęliśmy to, co osiągnęliśmy, bo to jest w sumie jedna trzecia tego, co w paczce działa, dlatego że teraz najważniejszym celem jest dla nas znalezienie osoby albo firmy, instytucji, która przygotuje paczkę dla danej rodziny. Tak naprawdę to jest już sukces całości, tak? Bo rodzina dostanie paczkę, jeżeli ktoś ją wybierze, dostanie pomoc, konkretnie przygotowaną tylko i wyłącznie dla niej. I ostatnia część to będzie wręczenie już po prostu paczki przez darczyńcę, bądź my jako wolontariusze podjedziemy i wręczymy tą paczkę w dniu finału 9-10 grudnia. No to teraz jeszcze proszę powiedzieć, co trzeba zrobić, żeby znaleźć, żeby wybrać taką rodzinę i jak można jej udzielić pomocy? Dokładnie jeśli chodzi o potrzeby rodziny, tak, wskazane są właśnie na stronie Szlachetnej Paczki w rejonie Kwidzyn. Jest lista rodzin, tak jak wspomniałam, która jest opis rodziny. W opisie rodziny jest podana historia rodziny. Mniej więcej wskazane są imiona, nazwiska, przepraszam, bez nazwisk, imiona i wiek, plus
informacje, jakieś takie piękno rodziny, czym ona się interesuje, czym wygrywa to swoje życie i najważniejsze trzy główne potrzeby, które należałoby zapewnić rodzinie. Więc tak naprawdę, jeżeli znajdzie się darczyńca, to, że jest w opisie później jeszcze historia, że oni chcieliby jeszcze skorzystać z tego, czy dostać to, czy tamto, nie musi tego robić, bo często darczyńcy się w jakiś sposób zniechęcają przez to, że widzą, o, ja nie będę w stanie tego spełnić, tak, tych wszystkich oczekiwań. Trzy najważniejsze potrzeby muszą być spełnione, pozostałe to tylko zależy tak naprawdę od po prostu darczyńcy, czy będzie w stanie, czy nie. Dlatego zazwyczaj zachęcamy ludzi, żeby ogłaszali to, nie wiem, wśród znajomych, tak, wśród rodziny i najczęściej wszystko udaje się tak naprawdę zebrać, bo jedna osoba kupi, nie wiem, środki czystości, druga kupi jakieś tam produkty żywnościowe i taką paczkę super ekstra da się złożyć. Właśnie, bo ubiegłoroczna edycja okazała się naprawdę dużym sukcesem, a darczyńcy wyjątkowo hojni. Dokładnie. W tym momencie wiem, że już mamy 10 darczyńców. Od wczoraj, od otwarcia bazy, 10 rodzin nam zostało po prostu wybranych, tak? Także szukamy pozostałe. Myślę, że jutro ruszy już tak akcja pełnym pętem ze względu na to, że szkoły zaczną działać od poniedziałku. I w ubiegłym roku dużo szkół nam właśnie pomagało, w tym roku już dwie paczki czy trzy, w tej chwili z tych osób, które wybrały rodzinę, to są szkoły. I to nie tylko z naszego województwa. Czyli proszę Państwa, jeżeli chcecie zostać darczyńcą w szlachetnej paczce w tegorocznej edycji, wchodzimy na stronę szlachetnapaczka.pl, wybieramy rejon Kwidzyn, a tam rodzinę, której zechcemy udzielić pomocy, a dokładnie zaspokoić przynajmniej trzy elementarne potrzeby. Panie Emilio, na koniec proszę mi powiedzieć, szlachetna paczka drugi raz finiszuje w Kwidzynie. Jak już mówiłem, jest to Pani inicjatywa, Pani pomysł. Udało się Pani zebrać jaką grupę wolontariuszy w tym roku? W tym roku mamy 33 wolontariuszy, natomiast drugi raz to nie jest w Kwidzynie. Ogólnie w Kwidzynie to jest szósty raz bodajże, tak? Drugi raz ja temu lideruję w ten sposób. Wcześniej byli różni liderzy, tak? Nie jestem w stanie nawet wymienić nazwiska, bo mnie wtedy jeszcze nie działałam w tej akcji. Natomiast 3 lata jestem w Kwidzynie, w paczce, bo wcześniej 3 lata tam występowałam w formie wolontariusza. W tej chwili już jako lider i koordynator, ale paczka ogólnie w Kwidzynie jest chyba 6 lat dokładnie. 6 lat, 2 lata pod wodzą Pani Emilii. 33 wolontariuszy udało się zgromadzić w tym roku. Na koniec, Pani Emilio, proszę powiedzieć, dlaczego paczka? Dlaczego warto pomagać w paczce? Bo człowiek w jakiś sposób non-stop się realizuje, to jest jedno. A dwa, tak można w sobie wypracować jakiś model pracy nad sobą, samym sobą, tak? Ja dzięki paczce zdobyłam niesamowicie sporo kompetencji. Potrafię w tej chwili zajmować się rzeczami, czy kierować ludźmi w zupełnie inny sposób niż działałam przed, tak? Jest to świetny sposób na to, żeby się rozwijać na pewno. No i przede wszystkim fajnie spędzamy czas. To, że chodzimy po rodzinach, nie wiem, mamy jakieś tam obowiązki z tym związane, to też jest dla nas przyjemnością spotkać się gdzieś przy piwie, gdzieś tam, nie wiem, pójść się pobawić. Często organizujemy jakieś takie spontaniczne wypady. Także naprawdę to nie jest tylko obowiązek, ale też sama frajda i przyjemność. Czyli warto pomagać i samemu czerpać z tego pewne pożytki. Z Panią Emilią Sowińską z całą pewnością zobaczymy się podczas finału Szlachetnej Paczki, kiedy rzeczy ofiarowane przez darczyńców będą trafiać do rodzin. Ja dziękuję serdecznie i gratuluję tych efektów, które udało się Pani uzyskać. Rozbudzić kolejną falę empatii i chęci do pomocy wśród mieszkańców Kwidzyna. Dziękuję bardzo, ale to zasługa całego zespołu, bo tak naprawdę ja to mogę rzucić pomysł, natomiast mam tak fajnych ludzi w zespole, że po prostu to się samo rozkręca. I spróbujcie odmówić Pani Emilii. Dziękuję jeszcze raz.
tegorocznej węszlachetnej paczki włączyła się również piekarnia Sotłowca. Obok mnie pani Ewa Barejka, piekarnia Sotłowca, przygotowała pyszne ciasta dla szlachetnej paczki. Pani Ewo, proszę powiedzieć, przyszliście sprzedawać tutaj te ciastka? Przyszliśmy, w ogóle chciałam powiedzieć, przywitać się serdecznie z wszystkimi organizatorami i z uczestnikami tej fajnej, szlachetnej imprezy. Jest nam niezmiernie miło, że możemy wspierać tą fajną akcję. Jak najbardziej zapraszamy wszystkich, żeby korzystali z tego stoiska. Nasze wyroby są za darmo. Jest okazja, żeby posmakować i po prostu wspierać tak fajny cel. No to pani Ewo, w takim razie, skoro wszyscy, którzy tutaj przyjdą na halę na Mickiewicza, obejrzeć event szlachetnej paczki, mogą się częstować za darmo. Co przygotowaliście dla gości? Jakie ciasta? Od babeczek po sernik robiony własnoręcznie na recepturze własnej, po bezy i z czego jesteśmy niezmiernie dumni, ciasto francuskie, które jest wykorzystywane właściwie od jakiegoś czasu już u nas jako baza do różnych nadzień, ale generalnie warte pochylenia, dlatego że wyprodukowujemy je od podstaw. Mamy maszynę, pracownik przygotowuje, to jest wieloetapowo, przez prawie około tygodnia jest przygotowywane etapowo dane ciasto, żeby dzisiaj w tej formie mogło właśnie tak się okazale zaprezentować. No i francuskiego ciasta za chwilę nie omieszkam. Spróbować, proszę mi pani Ewo powiedzieć, dlaczego warto wesprzeć ideę szlachetnej paczki, czy w ogóle ideę pomagania innym? Właściwie pomagamy już od wielu lat. Współpracujemy z różnymi szkołami, od podstawowych po średnie szkoły i tak dalej, różnego rodzaju zewnętrzne organizacje i tak dalej. Tak naprawdę razem z mężem podjęliśmy decyzję taką jakąś, tak wie pan, no od siebie, to nigdy się nie zastanawialiśmy na tym. Jest to w nas, należy pomagać, dzielić się tym, co mamy, jeżeli możemy i pozwolą na to siły i po prostu energia. Będziemy to robić do końca świata, jeden dzień dłużej. No i tak właśnie pięknie o szlachetnej paczce mówi pani Ewa Barejko z piekarni w Otłowiec, która dzisiaj przygotowała przepyszne ciasta. Ja dziękuję serdecznie i za rozmowę, no i za to, że tak ładnie państwo wsparliście tą ideę szlachetnej paczki. Serdecznie dziękuję i zapraszam. Jeden z 33 wolontariuszy Kwidzyńskiej Szlachetnej Paczki, Piotr Soliwoda, mężczyzna o mocnym głosie. Dzień dobry. Witam serdecznie. Piotr, powiedz, jak długo jesteś związany ze Szlachetną Paczką? Drugi rok. To nie za długo, ale dość intensywnie, bo w ubiegłym roku to był dość czysty przypadek, bo moja córa chciała gdzieś być w jakimś wolontariacie. Ja, myśląc o niej, zgłosiłem się do Szlachetnej Paczki. Okazało się, że niestety ona jest za młoda. No i tak, ja trafiłem. I w ubiegłym roku byłem jako pierwszy rok, a teraz... W ubiegłym roku nawet uświetniłeś swoim występem wokalnym otwarcie bazy rodzin. Ono się odbywało w galerii handlowej Liwa, ale zakładam, że twój udział w Szlachetnej Paczce przez te dwa lata nie polega tylko na tym, że podczas takich oficjalnych, uroczystych eventów na przykład zaśpiewasz. No nie, przede wszystkim to jest praca wolontariusza, czyli to, co najważniejsze, odwiedzanie rodzin. Odwiedzanie tych rodzin, które są do nas zgłaszane, bo to są rodziny nie przez nas zgłaszane, tylko przez różne ośrodki pomocy społecznej, szkoły, które widzą czasami biedę w rodzinie, przez parafie, też różnych ludzi. No i my jako wolontariusze mamy za zadanie odwiedzić te rodziny, które są do nas zgłoszone, żeby ocenić, czy faktycznie ta pomoc jest potrzebna i często bardzo, bardzo potrzebna, czy też ewentualnie odrzucić, bo czasami zdarzają się sytuacje, kiedy ktoś nie powinien jednak uczestniczyć w tym programie. No, mówisz,
zadanie polegające na odwiedzaniu rodzin niby nic takiego, ale pewnie czasu dużo pochłania. To pochłania oczywiście, bo samo spotkanie... My mamy dwa spotkania przed otwarciem bazy rodzin, czyli przed tym, jak daną rodzinę, którą zakwalifikujemy, opublikowujemy na stronie Szlachetnej Paczki i darczyńcy mogą te opisy czytać i wybierać daną rodzinę. Te dwa spotkania, pierwsze trwa trochę dłużej i to jest poznanie się z rodziną i no, to jest gdzieś około 2 godzin. Często musimy dojechać. Rodziny mamy w obrębie do 20-30 kilometrów, więc to też zajmuje czas. No musimy się, oczywiście też przygotowujemy się do tych spotkań, bo to nie jest tak, że jedziemy nie wiedząc, jakie czeka nas zadanie. Mamy szkolenia learningowe oczywiście na stronie Szlachetnej Paczki, więc no, pochłania nam to ten nasz czas osobisty, który mamy. Ale... Sporo czasu poświęcić pracy w paczce trzeba. Opowiadasz o rodzinach, które są zakwalifikowane do programu. Powiedz, w ubiegłym roku najczęściej zaspokajane potrzeby tych rodzin to były jakie potrzeby? No oczywiście różne, ale wiadomo, że ktoś, komu nie wystarcza, że tak powiem, na życie, no to potrzebuje też podstawowych potrzeb, czyli środków żywności, środków czystości, ale też zdarzają się oczywiście potrzeby, które są też bardzo ważne, czyli brak lodówki na przykład do przechowywania tej żywności, różnych takich powiedzmy trwałych środków, które jak odkurzacza, który no wiadomo potrzebny jest do tego, żeby tę czystość utrzymać w domu. My staramy się te potrzeby zaspokoić, oczywiście nie zawsze się nam to uda ze względu na to, że no darczyńcy też oczywiście dysponują jakimiś tam miarę ograniczonymi środkami. Poza tym Szlachetna Paczka nie w jakiś sposób nie pozwala na to, żeby darczyńcy musieli, czy też żebyśmy my proponowali sponsorowanie, czy znaczy zakup środków tak zwanych ekskluzywnych, więc to są po prostu środki pierwszej potrzeby. Tym niemniej, kiedy obserwowałem finał Szlachetnej Paczki w ubiegłej edycji, tak należy powiedzieć, to widziałem, że dzięki hojności darczyńców los tych rodzin może zostać całkowicie odmieniony, bo ta hojność była rzeczywiście wyjątkowa i zdarzały się sytuacje, kiedy do najbardziej potrzebujących rodzin jechały całe wyprawki zawierające sprzęt AGD, środki żywności, ubrania, zdarzały się też telewizory, zabawki, prawda? To jest szczodrość takiego rodzaju, która naprawdę może całkowicie z dnia na dzień zmienić życie potrzebującej rodziny. No, my nawet sobie czasem nie zdawaliśmy sprawy z tego, że darczyńcy potrafią dużo od siebie dać, oprócz tego, co my opisujemy, co dana rodzina, która, bo zdarzało się takie sytuacje, gdzie rodzina mówi, ona w zasadzie tak, no to nic nie potrzebuje. Coś dla dzieci, jakąś kurtkę, jakieś buty, no bo zima, te potrzeby. A tak poza tym dla siebie nic, jeżeli chodzi, mówię o osoby dorosłe. Jeżeli to były, tak jak mówiłem, sytuacje z pralkami czy z lodówkami, no to są oczywiście potrzeby dość istotne dla funkcjonowania rodziny. A darczyńcy, no stawali na wysokości zadania, powiem tak, i to dużo, dużo przekraczali to zadanie, bo jak w ubiegłym roku zdarzyły nam się na paczka no, za duż grube tysiące, że tak powiem, także tylko że to jest ich wola, my nie narzucamy tego, te podstawowe potrzeby, które my opisujemy po wywiadzie z rodziną, opisujemy na stronie, jeżeli tylko to zostanie zaspokojone, to i tak rodzina będzie bardzo, bardzo zadowolona, a jeżeli coś ponadto, bo opisujemy też potrzeby takie szczególne, jak na przykład łóżko rehabilitacyjne dla rodziny, które no, byłoby potrzebne, bo jest, ale ono nie funkcjonuje tak jak trzeba, to jest szczególna potrzeba. Jeżeli ona, ktoś z darczyńców zaspokoi ją,
świetnie. Jeżeli nie, też nic nie stanie, bo ta potrzeba podstawowa i tak jest zaspokojona. Proszę Państwa, w żadnym wypadku nie należy się zniechęcać jakimiś wysokimi oczekiwaniami materialnymi. Naprawdę ofiarować można od serca cokolwiek, wszystko, co jest opisane wśród potrzeb takiej rodziny, począwszy od środków czystości, żywności, a na jakichś bardziej złożonych potrzebach. Kończąc, każda pomoc jest na pewno mile widziana. Obok mnie Piotr Soliwoda, jeden z 33 wolontariuszy Kwizyńskiej Szlachetnej Paczki. Drugi rok ta przygoda. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Szlachetnej Paczki w tym roku uświetnia pokaz gimnastyczny w wykonaniu ekipy gimnastycy.pl, która przyjechała do Kwidzyna aż z samych Kielc. Obok mnie pani Kinga Porzucek, tak, Kinga Porzucek. I partnerujący jej pan Piotr. Piotr Romański. Pani Kinga Porzucek i pan Piotr Romański, którzy przed chwilą pokazali zapierające dech w piersiach umiejętności gimnastyczne na takich dwóch taśmach, które jakoś się pewnie fachowo nazywają. Strapy. Po polsku strabaty. Po polsku nazywają się strabaty. Na początek proszę mi powiedzieć, panie Piotrze, czy istnieje jakiś inny sport, który wymagałby takiej ogólnej kondycji fizycznej, siły i koordynacji, jak to, co wy uprawiacie? Myślę, że trening gimnastyczny i cały wokół niego przygotowanie daje możliwości w przyszłości trenowania takich elementów. No bardzo skromnie mówi pan Piotr, jak na człowieka, który potrafi na jednej ręce podnieść siebie i partnerkę, czyli panią Kingę. Pani Kingo, pani wygląda na osobę drobną, filigranową, ale mnie się wydaje, że w tych mięśniach drzemie naprawdę nieprawdopodobna ilość siły i energii. Trochę muszę mieć, żeby nie upaść, bo jak upadnę, to już wtedy będzie ciężko. A często się zdarza, że upada pani, czy że pan Piotr panią upuszcza? Do tej pory nam się jeszcze nie zdarzyło, więc mam nadzieję, że tak zostanie jak najdłużej. Trzymam je mocno. Stawiam, jak to się modnie ostatnio mawia, dolary przeciwko orzechom, że prywatnie jesteście parą. Tak. Też. I to na pewno mocno pomaga, bo mówiąc krótko, w czasie tych ewolucji gimnastycznych, tak to tylko potrafię nazwać, jesteście dosyć blisko siebie. Jesteśmy dosyć blisko siebie, nie da się ukryć, że to jest sport bardzo kontaktowy i przede wszystkim trzeba mieć ogromne zaufanie do partnera, bo jeżeli nie mamy zaufania, to wtedy tak naprawdę żaden układ by nam nie wyszedł. Mhm. No właśnie, i teraz powiedzcie mi, jak to się stało, że spośród tych wszystkich rzeczy, sportów, które w Polsce są uprawiane, wiadomo, piłka nożna rządzi, w Kwidzynie piłka ręczna i tak dalej, wam przyszło do głowy, żeby zająć się dyscypliną niszową, czyli gimnastyką. Może pan Piotr? Jest w niej coś nietypowego. Właśnie to jest najfajniejsze, że to jest sport niszowy i ogólnie dyscyplina niszowa. I fajnie by było, żeby coraz więcej osób zarażać właśnie pasją do gimnastyki, czy nawet do ćwiczenia na taśmach. I żeby w przyszłości ten sport nie był takim niszowym. No ale umówmy się, słabo się na tym znam, ale wyobrażam sobie, że to nie jest zajęcie dla każdego. Tu jednak trzeba mieć i warunki, i predyspozycje. Trzeba mieć, natomiast tak naprawdę ciężką pracą idzie naprawdę wiele rzeczy wypracować. Ciężka praca to jedna, ale druga oczywista rzecz, która rzuca się każdemu obserwującemu was podczas tych ewolucji w oczy, to są walory estetyczne tego sportu. Jest w tym mnóstwo ekspresji, mnóstwo uczucia. No jest, więc z tego względu chyba, że jesteśmy parą prywatnie, to nam jest to łatwiej po prostu oddać. Ten temat może bezpieczniej zostawmy, a powiedzcie mi, jak się buduje taki układ na takich taśmach? Myślę, że Piotrek może tutaj się wypowiedzieć. Trenujemy pojedyncze elementy, później składamy je w jakieś bloki elementów, później trzeba zaprojektować przejścia taneczne, choreografię, dopasować do muzyki, aż w końcu z pojedynczych bloków tworzy się układ cała. Bo rozumiem, że ewolucje, które tak jakby tworzą ten układ, są gotowo opracowane. To są takie podstawowe rzeczy, które gimnastyk musi umieć, zanim w ogóle pomyśli o budowaniu układu.
Tak, trzeba każdy pojedynczy element, a potem blok elementów mieć perfekcyjnie dopracowany, bo inaczej z tego po prostu nie stworzymy układu. No to pani Kingo, abecadło gimnastyka na takich taśmach to co jest? Siła. Siła. Gracja. Odwaga. I chyba tyle. No, ani siły z tego, co widziałem do tej pory, ani siły, ani gracji, ani odwagi wam nie brakuje. No więc jakie są wasze cele, ambicje artystyczne? Czy chcecie tylko i wyłącznie dzielić się doznaniami estetycznymi z publicznością, czy może wyczyn sportowy, jakieś ambicje? Aktualnie zawodowo pracujemy i zajmujemy się tak naprawdę czymś innym, a ćwiczenie, czy to gimnastyka, czy strepy na chwilę obecną są naszą pasją. Myślę, że tak w proporcjach 50-50 w porównaniu z innymi zajęciami. Natomiast na przyszłość planujemy zająć się tym bardziej zawodowo, tak to można nazwać? Profesjonalnie. Profesjonalnie. Czyli to ile godzin liczy wasza doba? Bo pani mówi, że pół na pół dzieli to pani z innymi zajęciami, a niejako laikowi wydaje się, żeby osiągnąć ten poziom, który wy prezentujecie, potrzebne są długie i żmudne godziny treningu. Doba ma 24 godziny, ale biorąc pod uwagę, że sen ograniczony jest do 3-4 godzin w ciągu dnia, to idzie to wszystko pogodzić. 6 dni w tygodniu po 3-4 godziny treningu. Dokładnie. A więc żeby zabłysnąć na taśmach i pokazać tak zapierający w piersiach dech pokaz, jak pokazują pani Kinga i pan Piotr z grupy gimnastycy.pl, 6 dni w tygodniu, przynajmniej po 3-4 godziny. Słuchajcie, czy to przedstawienie, bo tak to chyba trzeba nazwać, to co wy pokazujecie na tych taśmach, nosi jakiś tytuł? W sumie nie. W sumie nie. Było bardzo mało czasu na przygotowanie, zajęliśmy się tym od 2 tygodnie temu. Tak. Cały ten układ powstał w ciągu 2 tygodni, ostatnich 2 tygodni. Więc zajęliśmy się pod względem technicznym, a co do nazwy naszego duetu, czy nazwy każdego poszczególnego układu, to jeszcze będziemy nad tym pracować. Proszę państwa, Kinga i Piotr z grupy gimnastycy.pl i ich naprawdę zapierający dech w piersiach pokaz gimnastyczny na evencie inaugurującym drugą edycję Szlachetnej Paczki w Kwidzynie. Dziękuję, proszę mi powiedzieć, czy gimnastykom życzy się niepołamania kości? Siły i gięcia. Tak jest. Więc pani Kingo, panie Piotrze, siły i gięcia. No i z niecierpliwością czekamy, co jeszcze na tych taśmach będziemy mogli zobaczyć. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.